Kiedy byliśmy ostatnio na pielgrzymce w Ziemi Świętej, to w Jerozolimie, pod ścianą płaczu, jedna z uczestniczek zrobiła fenomenalne zdjęcie. Mianowicie pod ścianą płaczu, tam jest przestrzeń wydzielona dla mężczyzn, gdzie mężczyźni mogą się modlić, i jakaś tam mniejsza przestrzeń wydzielona dla kobiet, i te dwie przestrzenie są oddzielone od siebie murem. I właśnie ktoś uchwycił zdjęciem bardzo piękną sytuację, jak para, mężczyzna i kobieta, stali po dwóch stronach tego muru, ale ponad tym murem trzymali się za ręce. Te, te swoje dłonie mieli oparte razem, jedna na drugiej i razem położone, właśnie na ścianie płaczu, i w ten sposób się modlili. Bardzo piękne zdjęcie, bardzo piękna scena poruszająca, gdzie, mimo że stali z dwóch, po dwóch stronach muru, to jednak stali razem. Ten mur ich nie rozdzielił, a wręcz przeciwnie, był właśnie takim miejscem, gdzie się połączyli w sposób taki wyjątkowy. Dziś w Słowie Bożym słyszymy właśnie o murach, o murach Jerozolimy, o murach, których nie będzie i o tym murze, którym będzie Pan Bóg gdzie jest mowa właśnie o tym murze ognistym, więc każdy z nas ma takie mury mury naszych zasad, według których funkcjonujemy, mury naszego dystansu, który budujemy pomiędzy sobą a innymi ludźmi, mury naszych granic, które stawiamy. I te mury są dobre i są potrzebne, dlatego że one pomagają nam funkcjonować, pomagają nam zachować jakiś ład, porządek, dają nam też poczucie bezpieczeństwa. Ale jest bardzo cienka granica, żeby te mury stały się czymś, co mnie odgradza od, od innych, właśnie sprawia, sprawia jakiś dystans, że, że za tymi murami zaczynam się chować, uciekać, że te mury tak naprawdę są zbudowane. Niekiedy właśnie z powodu jakiegoś lęku. I dzisiaj, kiedy słuchamy tego słowa Bożego, może właśnie warto zastanowić się nad swoimi murami, nad swoimi granicami, które mamy. Czy to są mury, które mnie oddzielają od innych, za którymi się chowam i które stawiam, żeby wszystkich odepchnąć, czy też to są mury, które pomagają mi zachować porządek, ład. One są po to, nie żeby je oddzielić od innych, ale po to, żebym mógł wchodzić w zdrowe, uporządkowane relacje z innymi, z bliźnimi i z Panem Bogiem.